witam Was bardzo serdecznie. Przyszła do nas paczka do testowania z krakwetu. Dostałyśmy karmę firmy Pedvita. Ja jeszcze nie otworzyłam. Tutaj jeszcze mam jakiś kratisik z Pedigree, z Miniu. Otwieram i zaraz do Was wracam. Dostałyśmy dwie paczki light, czyli takiej lekkiej dla odchudzania. Tutaj macie 40% mięsa. Zaraz zobaczymy skład. To jest junior, medium, junior, large, adult, large. Mój kochany katarek. Tutaj macie adult, small. Jak podawać psu. I teraz trzeba znaleźć skład, choć wydaje mi się, że nie ma po polsku i pewnie tak będzie. Jaj, dobra jest. Mieszanka paszowa, pełnoporcjowa, z indykiem dla psów otyłych. Ksena nie jest do końca otyła, ale przyda się. Tutaj właśnie macie skład. Jeżeli chcecie, to zastopujcie i sobie przeczytajcie. I drugą karmą, którą dostałyśmy, to jest adult, small, lamb turkey. Skład po polsku. Znów ten sam problem. Tutaj mamy karmę z jagnięciną. Także możecie zastopować. Granulki. Są one dosyć spore w porównaniu do Brita, który Xena je. Ale jak widzicie, smakuje pan, nie? Poproś. Daj głos! Głośniej! Dobry, Suchi. No, więc jak widzicie, pannicy smakuje. I to jest... Boże. I to jest... Bo muszę wrócić karmę. I to jest właśnie ta light. Zaraz testujemy tę drugą. Drugą karmę. Ja ją pokażę z lampą. Jeszcze wam pokażę bez... choć nie wiem, czy tak super dobrze będzie widać. Ta karma już jest sporo mniejsza. Aha, tutaj muszę włączyć lampę. Ta karma jest sporo mniejsza. Wybaczcie, jeżeli będę flukała, ale cierpię od ponad tygodnia na katar, leki mi nie pomagają. I testujemy. Chodź do mnie. Hej, nie kazałam ci prosić. Miniu? Brawo, pamięcie za nagrywanie. Pionie? Poproś. Głos! Uf! Głośniej! Dobrze. Jak widzicie, obie karmy póki co smakują. I jako gratis dostałyśmy też prezent dla twojego psa z okazji miesiąca zdrowych zębów. Przekaż go najbliższemu psu. Jeśli nie masz psa, przekaż psu swoich bliskich lub znajomych. Ja mam psa. To mój pies. Tutaj mam jeszcze kupon rabatowy. I zaraz damy Ksenci. Tutaj są te takie kostki. Więc wiem, że Ksenci będzie smakowało. Więc będziemy testować, bo może jest możliwość, że po prostu sobie tamta karma już się przerwa i dlatego i ta tak smakuje. Obróć się. No, obróć się. Waruj. Tulaj się. Chodź. Więc tutaj jest właśnie ta karma, tam jest ta druga. Każda z tych karm ma po 2,5 kilo. Jeszcze nie wiem, jak będę się nie dawkowała, bo jeszcze mamy tam tą starą karmę. Będę ją na razie mieszać póki co chyba z tą karmą, z adultem. Ewentualnie coś tam się wymyśli. Mimisiu? Minia? Chcesz jeszcze? Chodź. No chodź. Chcesz? No jak widzicie, póki co karma smakuje. Wrzucę ją jeszcze może do Konga albo coś. Wybaczcie za moją mamę. Z moją babcią się dyskutują. Niestety to słychać. Ale dobra. I po prostu. Minciu, nie smutaj. Zaraz ci dam jeszcze, no. Widzicie, póki co i to smakuje. Co ty? No, więc będziemy testowały przez najbliższy czas. Jak się skończy, to damy recenzję. A w międzyczasie będziemy coś wrzucać. Więc dziękujemy za obejrzenie. Łapkujcie, komentujcie i subskrybujcie, żeby oglądać więcej tego czarnego paszczurka. Hopi! Hop! Hop! Hopaj! No hop! Hop! Dobry pies! Supi! No,
Sara nie lubi, jak ją się głaszcze od dołu. Ej, od góry, woli jednak chyba od dołu. Bo tak to od dołu jednak jest zawsze lepiej. Dobra, dziękujemy jeszcze raz i do zobaczenia. Pa, pa! Miałam, jak to na mnie bywa, podziękować Krakwetowi, że nas wybrali. I obiecuję my, w sumie to ja, że postaram się zrobić te recenzje ogółem, te testy. Najbardziej jak to tylko w mojej mocy. Teraz właśnie zrobiłam sobie taką zabawkę. Tu jest kulas, ma kulas, Trixie. A to jest... Dam ci zaraz, dam. To jest właśnie piła. Miniu, 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 poczekaj, zaraz ci dam. To jest właśnie piła, która kiedyś miała piszczałkę, ale Ksena zaczęła ją gryźć i... Ciekawe, czy Ksen poradzi. No dobra. To napiszę wam na fanpage'u. Różyczki, kto na uważaj. Czy Ksenia sobie poradzi? Myślę, że tak, bo to przecież inteligentny piesiur. No więc... Więc... Do zobaczenia! Pa, pa! Baju, baju, baju!